wyścigu braterstwa i twórczości. Kałgankowy ludku, wełniane silniczki włączyć czas. Oto Little Big Planet Karting. Każdy szanujący się bohater platformówek prędzej czy później musi się dorobić gry wyścigowej z gokartami w tle. Wieki temu Mario oraz Crash Bandicoot, niedawno Sonic, a teraz Sackboy atakuje rynek, który w gruncie rzeczy wydaje się nasycony. A o coś, co zrewolucjonizowałoby ten podgatunek i przerwało hegemonię wąsatego hydraulika, niezmiernie trudno. Zobaczmy, co na moje zarzuty ma do powiedzenia Little Big Planet Karting. Na przywitanie jesteśmy karmieni prostą fabułą. Little Big Planet oraz cała imagisfera znowu są w niebezpieczeństwie, ale tym razem wszelkie porachunki z tak zwaną zgrają będziemy rozstrzygać na torach wyścigowych oraz arenach. Mało skomplikowane? Owszem, ale i tak bardziej kupuję taki rodzaj zawiązania akcji, aniżeli kolejny turniej rozgrywany o złote gacie. Jak na wstępie zaznaczyłem, z punktu widzenia kompletnego ignoranta, Little Big Planet Karting jest kolejnym nic nie wnoszącym nowego do rozgrywki wyścigiem kartów. Ponad 25 tras, drifty oraz mnóstwo broni to sprawdzona od niepamiętnych lat recepta w tego typu produkcjach. Tak powierzchownie przedstawia się Little Big Planet Karting. Na szczęście gra ma nam do zaoferowania coś znacznie więcej. Ilość plansz nie jest zbyt wygórowana, ale nadrabiają swoją różnorodnością, a zgrabne wkomponowanie znanej miłośnikom serii kotwiczki czasem sprawia miłe wrażenie, jakbyśmy grali w coś więcej aniżeli kolejnego klona Mario Kart. Poza ściganiem oraz potyczkami na śmierć i życie na zamkniętych arenach znalazło się sporo rozmaiceń, takich jak walka o jajo dinozaura, czołgi czy ciekawe wariacje czasówek. To, co wymieniłem, stanowi zaledwie wierzchołek góry lodowej. Same lokacje obfitują w liczne skróty oraz sporo śmieciuszków do zebrania, których później możemy użyć przy ozdabianiu swoich pojazdów czy tworzeniu wyczesanych miejscówek. Ciekawą alternatywą dla osób znudzonych padem jest także wykorzystanie move'a w grze, ale niestety sama kamera oraz kontroler to za mało, abyśmy mogli cieszyć się takim rozwiązaniem, gdyż do całego zestawu trzeba jeszcze dokupić dodatkowe urządzenie peryferyjne na kształt kierownicy. I tak oto posiadacze move po raz kolejny są robieni na szaro. Pora sprowadzić teraz do parteru każdego, kto twierdzi, iż Little Big Planet Karting jest skierowany tylko dla najmłodszych odbiorców. Tak, są dwa poziomy trudności. Łatwy idealnie nadaje się dla naszych pociech, ale decydując się na normalny poziom trudności, przygotujcie się na niezłe baty, o ile chcecie przekroczyć metę na pierwszym miejscu. Sztuczna inteligencja zawsze znajdzie sposobność do tego, aby nas uziemić, w szczególności kiedy jesteśmy na trzech pierwszych miejscach. Będzie nas dręczyć aż do ostatnich centymetrów, a w pewnym zwycięstwa można być tylko wtedy, gdy ostatecznie przejedziemy linię mety. Ulgowo sztuczna inteligencja traktuje nas tylko na początku oraz okazjonalnie w minigrach, kiedy nie wie, jak się zachować. Trzeba mieć odrobinę skilla, zbierać wszystkie bronie po drodze oraz liczyć na sporo szczęścia. Dodam, iż w Little Big Planet Karting też obowiązuje schemat przydzielania broni w zależności od zajmowanego miejsca, który ma za zadanie wyrównać rywalizację tak, aby nikt nie zostawał z tyłu, ani też nie był za bardzo do przodu. Z jednej strony emocji niekoniecznie pozytywnych nie brakuje, gdyż w każdej chwili z ostatniego miejsca możesz przesunąć się do czołówki, by potem zostać zbombardowany trzy razy z rzędu i znowu okupować koniec stawki. Radzę się nie doszukiwać w tym większej logiki. Tak po prostu jest i nie każdemu musi się to podobać. Śmiałe posunięcie stanowi ograniczona umiejętność cofania się. Niby nic wielkiego, ale zważywszy na fakt, iż niektórzy za motto życiowe upatrzyli sobie uprzykrzanie życia na najróżniejsze sposoby, w tym jeżdżeniem pod prąd na czołowe zderzenia, cieszę się, że ktoś o tym pomyślał. Troszkę gorzej to wygląda, gdy znajdujemy się przy krawędzi i jesteśmy bliscy wypadnięcia z toru. Okej, skończyło się na strachu, cieszymy się, że jakoś udało nam się wyjść cało z opresji, ale nie, gra musi zresetować nasze położenie, a my tracimy cenne sekundy. Póki co mało, ale troszkę tych bugów jest. Powiedzmy sobie coś o możliwości gry wieloosobowej. Bez połączenia z internetem możemy całkiem sporo, gdyż każdy etap z trybu przygody możemy ograć w czterech graczy na podzielonym ekranie. Co się tyczy online, poza rywalizacją z innymi graczami oraz możliwością przetestowania ich twórczości, osobiście czuję się nieco zawiedziony. Aktywnych graczy niewielu, fajnych map tyle co na lekarstwo, a problemów z połączeniem też nie brakuje. Mam nadzieję, że z czasem gra nabierze rozmachu, gdyż jak na razie boli fakt, iż potencjał nie został w pełni wykorzystany, a publiczna beta pokazała, że kreatywnych ludzi wcale ale nie brakuje. Jeżeli denerwuje nas indolencja osób trzecich, zawsze można stworzyć coś na własną rękę. Edytor tras jest dosyć rozwinięty i daje sporo możliwości, ale nawet po zapoznaniu się z licznymi samouczkami, czuję się, jakby mi coś umykało i jakbym nie miał absolutnej kontroli nad tym, co czynię.
Widocznie musi upłynąć sporo wody w Wiśle, zanim to, co stworzyłem, będzie pokrywało się w 100% z moją wizją. Mała uwaga, aby mieć możliwość zabawy online oraz publikacji swoich prac, konieczne będzie posiadanie online pasa. Graficznie Little Big Planet Karting prezentuje się bardzo schludnie, a sam design, mimo iż bardzo switaśny, jest na tyle różnorodny, że nie odczuwamy zbyt wielkiej monotonii. Podczas samej jazdy tyle się dzieje na ekranie, że człowiek nie ma za bardzo czasu szukać gorszych tekstur czy innych mniejszych, większych uchybień. Gra potrafi sporadycznie stracić kilka klatek, ale zazwyczaj ma to miejsce tuż przy samym starcie oraz w trakcie powracania na tor po zgonie. Oprawa dźwiękowa zaskakuje na plus swoim niecodziennym podejściem. Bowiem rzadko kiedy w tego typu grach miałem przyjemność posłuchać licencjonowanej muzyki i to z pozoru niepasującej do objeżdżanych miejscówek. Cieszy mnie to, gdyż znalazło się miejsce na porządnego rocka, miłych dla ucha remiksów. Nawet miłośnicy retro kawałków znajdą coś dla siebie. Szkoda tylko, że nie ma żadnej tracklisty, którą moglibyśmy zarządzać w każdej chwili, a utwory przyporządkowane do lokacji, w których obecnie się znajdujemy. Muzyka to jedno, ale nie można zapomnieć o bardzo schludnej lokalizacji oraz nienagannej narracji Pawła Szczęsnego, znanego szerzej publiczności jako Johnny Bravo czy Hades z animacji Herkulesa wytwórni Disneya. Człowiek zna się na fachu, a opowieści, które snuje, aż chce się słuchać. Podsumowując, Little Big Planet Karting stanowi ciekawą alternatywę dla każdego, kto chciałby spróbować swoich sił w zwariowanych wyścigach go-kartów, a z pewnych względów nie przepada za Marianem oraz konsolami Big N. W moim odczuciu rozwinięcie wizji znanej z Mod Nation Racers to troszkę za mało, abym mógł o najnowszym dziele twórców Sleeping Dogs rozmawiać w kategoriach system sellera oraz gry, którą koniecznie musicie mieć w swoich domach. Ale wiedzcie jedno, przy Little Big Planet Karting naprawdę można dobrze się bawić i to niezależnie od wieku oraz doświadczenia związanego z grami. Dzięki za uwagę, mówi dla Was Neox, a recenzję przygotował Seaboy. Do zobaczenia, do usłyszenia na graż24.pl. Cześć!